kochani. Pojawiły się pytania o moje paznokcie już niejednokrotnie, więc dzisiaj filmik o tym, jak ja robię paznokcie krok po kroku. Także zapraszam na film, a póki co, jak lubicie moje filmy, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę i o dzwoneczku, który też się przydało. Powiadomię Was o nowym filmie. Zapraszam. Kiedyś robienie paznokci zajmowało mi ogromnie dużo czasu, bo robiłam je na przykład na żelach, w ogóle zaczynałam od akrylu, inna historia. A teraz są takie fajne produkty, które Wam ułatwią w ogóle sprawę. Na pewno ten, kto robi paznokcie, to zna się na tym i wie, że są takie bazy albo żele w pędzelku, które budują nam trochę paznokieć, mogą nawet przedłużyć ten paznokieć, więc to jest super, o tym opowiem Wam już za chwilę. To jest mój najłatwiejszy i najszybszy sposób. Wy tego nie wiecie, ale ja Wam to oczywiście powiem. Słuchajcie, ja robiłam paznokcie 3 tygodnie temu, tylko teraz dogrywam początek tego filmu. Sama hybryda nie wytrzymywała mi nigdy więcej niż tydzień czasu, bo zawsze gdzieś coś się ułamało, zawsze ten paznokieć gdzieś pękał, on był za miękki, więc pokażę Wam sposób mój na paznokcie, które wytrzymują praktycznie miesiąc. Na początek wszystkie produkty, które użyłam, oczywiście musicie mieć pilniki. Ja najczęściej używam pilniki o gradacji 100 na 180. Do tego kopytko, kopytko do odsuwania skórek, radełko do ewentualnego usuwania nadmiaru żelu. Teraz zaczynam od primera. Ja używam primerów bezkwasowych. Potem potrzebujecie bazy i normalnie po bazie robilibyście hybrydę, ale w tym przypadku, o którym ja Wam chcę powiedzieć, to używam sobie takiego produktu 5 w 1, który tak naprawdę służy już jako baza, służy jakby żel, który Wam nadbuduje, wzmocni płytkę i tak naprawdę możecie przetrzeć i już macie paznokcie gotowe i nie musicie żadnego koloru robić. Natomiast jeżeli chcecie jakiś kolor, no to paleta kolorów jest ogromna. Tutaj są moje najnowsze kolory, które sobie ostatnio zamówiłam i użyję właśnie jednego z nich. No i na koniec oczywiście top. Top akurat mam tutaj bez przemywania, czyli utwardzacie w lampie i nie musicie go już przemywać. Tu tylko chciałam Wam pokazać podobny produkt z dwóch różnych firm, bo jeden jest z Neonail, a drugi jest Semilac. I generalnie te produkty działają tak samo, bo obydwa te żele służą równocześnie jako baza i jako jakby taki żel budujący. Oprócz tego pokazuję Wam jeszcze dwa rodzaje topu. Może być właśnie ten top bez przemywania, może być top z przemywaniem, może być też top matujący. To już potem zależy od Was, jaki efekt chcecie uzyskać. I tak tutaj też Wam pokazuję, że są różnego rodzaju primery. Jeden ma właśnie primer z Neonail, drugi jest z firmy Semilac. One działają tak samo. Oczywiście musicie mieć też cleaner do przemywania paznokci. Ja zaczynam od usunięcia poprzedniego żelu. Nie usuwam poprzednich paznokci acetonem. Wiem, że wiele dziewczyn tak robi, ja tego nie robię, bo ja zostawiam sobie cienką warstwę tej masy na paznokciach, czyli piłuję jakby tylko ten kolor, który został. Pod kolorem zawsze jest jeszcze ta baza utwardzająca. Ja Wam pokazuję, tak jak ja robię paznokcie, Wy możecie robić inaczej, u Was inny sposób jest lepszy. Natomiast ja robię takim sposobem już wiele lat, mam do tego przekonanie. Nie mam przekonania do stosowania acetonu za każdym razem, dlatego wybrałam właśnie taki sposób. Jak widzicie, paznokieć jest wypiłowany, jest na nim także poprzednia warstwa żelu. Teraz delikatnie odsuwam sobie skórki, możecie to samo zrobić drewnianym kopytkiem. Jeżeli te skórki są takie wystające, ja ich całkowicie nie wycinam, ale delikatnie jak gdzieś wystaje skórka i wiem, że będzie mi przeszkadzać przy nakładaniu żelu, to wtedy sobie ją wycinam, ale nie wycinam całkowicie skórek. I na koniec robię sobie jeszcze kształt, który będę chciała uzyskać. Tym razem z prostych paznokci przechodzę sobie na takie migdałki bardziej, ale u mnie to jest tak na zmianę. Jak noszę migdałki, to potem robię je całkiem na prosto i odwrotnie. Po wypiłowaniu przemywam sobie paznokieć cleanerem, a następnie nakładam primer
tylko w te miejsca, gdzie nie ma materiału, czyli na moją naturalną płytkę paznokcie. I teraz przygotowuję sobie stanowisko, zmieniam sobie ręcznik papierowy na czysty, żebym nie miała tych pyłków. I słuchajcie, tak się przyzwyczaiłam, że po primerze oczyszczam paznokieć jeszcze raz cleanerem. To już jest moje przyzwyczajenie, pewnie nie trzeba było tego robić, ale ja wiem, że wtedy mi się o wiele lepiej trzymają paznokcie. Kiedyś używałam primer kwasowy, one całkiem inaczej działają, one wytrawiają paznokieć. Natomiast ten primer bezkwasowy, ja sobie zawsze go lubię jeszcze raz potem przetrzeć cleanerem. Jako pierwsza warstwa idzie oczywiście baza. I tak jak Wam mówiłam, możecie tej bazy nie używać, jeżeli macie na przykład, tak jak jest w Neonail, ta rewitalizująca baza. Wtedy ją możecie bezpośrednio już samą nakładać, ale chcę, żebyście mieli jakby wszystkie te kroki w przypadku, kiedy będziecie używać innego rodzaju żelu. Więc tak, zaczynamy od bazy. Ja mam lampkę UV LED, do której tak naprawdę wystarczy włożyć bazę na 30 sekund, więc utwardzam ją przez 30 sekund. Następnie używam produktu, tu akurat macie 802 z firmy Semilac. Jest to produkt 5 w 1, czyli tak jak Wam wspominałam, jest to taka baza z kolorem, z jakby żelem budującym, utwardzającym, wzmacniającym tę naszą płytkę. Tu jest kolor akurat 802. Jest to fajny kolor, ale powiem Wam, że poprzedni kolor 803 podobał mi się bardziej. To był bardziej podchodzący pod taki mleczny róż. Także ten 803 był o tyle fajny, że wystarczyło nałożyć sobie tylko ten 803, przemyć sobie to cleanerem i mieliście paznokcie gotowe. 802 też mi się podoba, ale podoba mi się troszeczkę mniej. Po nałożeniu tej pierwszej warstwy dajecie sobie rękę do lampki na minutkę, po czym nakładacie drugą warstwę, także wkładacie na minutkę. Jeżeli macie słabszą lampę, czyli lampę na przykład tylko UV, no to każdą warstwę musicie utwardzać 2 minuty. Po utwardzeniu tych dwóch warstw, naszych powiedzmy budujących, wzmacniających, możemy nałożyć sobie kolor. Jeżeli nie jesteście pewni co do czasu, to każda lampa będzie miała swoje oznaczenia i w instrukcji na pewno będzie Wam pisało, jaki czas jest naświetlania żelu. Po nałożeniu każdej warstwy pamiętajcie także o wolnym brzegu, żeby zabezpieczyć jakby ten koniec paznokcia tym lakierem. W tym przypadku te dwie warstwy wydawały mi się niezupełne, bo delikatnie robiły się takie mazy, trochę przybijał ten kolor. Czasami tak jest w przypadku albo bardzo ciemnych kolorów, albo bardzo jasnych kolorów. Więc tutaj nałożyłam trzecią warstwę tego lakieru. I tak jak Wam wspomniałam, jeżeli kiedykolwiek Wam gdzieś troszeczkę lakieru tej hybrydy wyjedzie poza paznokieć, no to właśnie takie radełko jest super do tego, aby usunąć nadmiar materiału i wtedy utwardzamy dopiero. I na koniec mamy top. W tym moim przypadku to jest top no wipe, czyli nie trzeba go przecierać cleanerem. Jeżeli byłby zwykły top, wystarczy namoczyć sobie wacik i przetrzeć cleanerem. Paznokcie zrobione, mam spokój na 3-4 tygodnie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. Jak chcielibyście więcej takich filmów urodowych, to dajcie mi znać. Napiszcie swoje pomysły, jakie filmy mam nagrać. A ja tymczasem Was serdecznie pozdrawiam, całuję, ściskam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!